Bez pana Radka. Słuchałam GPS-a, a jak się słucha GPS-a, to on pokazuje po prostu najgorszą drogę. A to w sumie nie jest daleko w ogóle. Aha, z mikrofonem. To nie słychać. Ale to jest nos. A skąd pani jechała? Jechałam aż prawie z Wilanowa. Tak. Kawałek drogi. Panie Radku, dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Miałem wiele ciepłych słów do powiedzenia o Pani Kasi, ale muszę złapać oddech, bo biegłem także na to spotkanie. Dzień dobry Pani Kasi. Pan po schodach? Biegłem. A to ma Pan gorszą kondycję ode mnie. Pani Kasiu. Ja też biegłem po schodach. Biegłem jeszcze spod Żabki. A ja z drugiej Żabki na Szanajcu. Ale musimy Państwu powiedzieć, że... Z panią Kasią. Jesteśmy z miasta. O, dziękuję bardzo. No właśnie, honory ja powinienem czynić, pani Kasiu. Jesteśmy z miasta, gdzie łatwiej zaparkować. Zdecydowanie. Które jest mniejsze. Ciągle mi się wydaje, że jakoś łatwiej zdążę na czas gdzieś dojść. A proszę bardzo, to są inne odległości. Jednak nie mogę się tego ciągle nauczyć. Katarzyna Herman, aktorka filmowa i teatralna. Witamy raz jeszcze. Czytałem wywiad z panią, w którym pani mówiła o tym, czy oszukujemy, czy potrafimy oszukiwać. I powiedziała pani, że bywam księżniczką, tak naprawdę jestem Kasia z Podlasia. Więc chciałem zapytać, na ile to Podlasie jest wryte w pani sercu? Nie muszę mówić z mikrofonem chyba, prawda? Wszyscy mnie słyszą? Czy wolicie państwo z mikrofonem? Z mikrofonem jest lepiej, tak? Lepiej. Dobrze, dobrze, to będę mówiła z mikrofonem. No każdy z nas ma jakieś korzenie, więc wiecie państwo, jak są ważne i nie będę tutaj tego tłumaczyła. Wydaje mi się, że to mnie jakoś ukształtowało i marzę sobie oczywiście o tym, że na stare lata gdzieś tam na te rodzinne śmieci wrócę, chociaż to nie są do końca... Ja się urodziłam przypadkowo dosyć w Mrągowie, więc czasami mnie ktoś zaczepia, myśląc, że jestem Mazurzanką, a to nieprawda, bo rodzice byli na... Tata był na obozie żeglarskim, a mama do niego dołączyła i trochę wcześniej urodziła. Urodziłam się w Mrągowie, ale właściwie wychowałam się w Białymstoku, ale to miasto też jest takie w mojej rodzinie trochę przypadkowe, ponieważ mama jest kresowianką, mama się jeszcze urodziła w dawnym... Pamiętam dowód, ten taki starego typu dowód, w którym miała jeszcze wpisane, że się urodziła z SSR. Była w takiej ostatniej, jako paroletnia dziewczynka, w ostatniej takiej fali repatriantów, którzy przyjechali na ziemię polskie i już właśnie prawie wszystko było gdzieś tam pozajmowane. Gdzieś się trochę tułali, wpierw u jednej, u drugiej rodziny byli. A potem studiowała w Białymstoku i mój tata też studiował w Białymstoku i osiedli w Białymstoku. I stąd ten Białystok. Ale uważam, że ludzie, żeby już zamknąć ten temat, nie wiem, czy to jakiś był pewnie inny wywiad, bo kiedyś w jakimś takim wywiadzie powiedziałam, że wydaje mi się w swoim stylu chyba, że ludzie stamtąd mają szersze serce. Jest coś takiego. Ja jeszcze jako małe dziecko, a potem nastolatka, parę razy szłam w pielgrzymce z Białegostoku i do Różanego Stoku i do Częstochowy i widać było wyraźnie, jak się maszerowało dwa tygodnie. Po tygodniu, gdzie się kończyła granica Podlasia, a gdzie się zaczynało Mazowsze, gdzie już ludzie byli zupełnie inni. Więc mam jakiś taki sentyment do tamtych stron. Wydaje mi się, że... Ale to wiadomo, dlatego, że to jest kraina dzieciństwa, że to jest ukochana taka strona i wszystko, co jest stamtąd, wydaje mi się... Oczywiście najpiękniejsze, chociaż już od wielu, wielu lat jestem tutaj, bo jako dziewięciolatka wymyśliłam sobie szkołę baletową w Warszawie, tutaj przyjechałam do szkoły z internatem, teraz mam córkę dziewięcioletnią i nie wyobrażam sobie, żebym ją wypuściła
do obcego miasta, do internatu. Moi rodzice trochę protestowali, a jakoś bardzo twardo na tym postawiłam i chciałam to robić, więc dosyć długo już jestem w Warszawie też. I też Warszawę bardzo lubię i uważam, że tutaj się dzieje najwięcej, to jest miasto dynamiczne i właściwie w tym zawodzie chyba wypada być w Warszawie. To znaczy są aktorzy, którzy pracują, mieszkają w Trójmieście, mieszkają we Wrocławiu i dojeżdżają, ale przy dwójce dzieci, przy tym jak ja nie mogę dojechać z Wilanowa dzisiaj do państwa, to nie wyobrażam sobie, żebym dojeżdżała z Wrocławia, to by się chyba źle skończyło. Mogliśmy się w sumie dzisiaj zabrać jednym samochodem. Pani wspomniała o tym wieku 9 lat, kiedy była szkoła baletowa, ale o mały włos, i to chciałem powiedzieć dzisiaj, wprowadzając nasze dzisiejsze spotkanie, że była taka możliwość, o mały włos, a byłaby pani aktorką, tyle że animowałoby pani kukiełki, lalki. Po Białystok, tak, tam jest znakomita szkoła lalkarska i bardzo dobry teatr lalkarski ze znakomitymi tradycjami i chodziłam właśnie do teatru tego lalkowego, pamiętam przedstawienia, które zostało mi w głowie, pamiętam obrazy do dziś, Decameron, przedstawienie dla dorosłych z lalkami i wiele innych przedstawień. Ja wiedziałam w pewnym momencie, jak już się otarłam na tą szkołę baletową i myśmy tam występowali troszeczkę, tak statystowali te małe dziewczynki przecież w Dziadku do Orzechów i jeszcze chyba w Giselle, a na pewno co wieczór żeśmy do Teatru Wielkiego obok przychodziły na przedstawienia i oglądały je. Pamiętam ten moment, kiedy się zachłysnęłam jakąś taką magią teatru, sceny i potem wiedziałam, że będę chciała to robić, ale no, taniec jest zupełnie czym innym. Tancerz nie musi mówić. Wydaje mi się, że to jest... można łatwiej schować się ze swoją nieśmiałością w tańcu. A mi się wydawało, że ja byłam nieśmiałą dziewczyną i ten zawód mi bardzo zresztą pomógł z tego wyjść. Więc kombinowałam tak, że jeżeli nie taniec, to może na tą scenę trafię. Nie wiem, może było w Łodzi takie studium technik teatralnych i filmowych, gdzie się robiło dekoracje, elementy scenografii. To mi się też podobało, bo wydawało mi się, że mam takie sprytne dosyć ręce, palce, że mam zdolności manualne. A potem pojawił się pomysł na te lalki, bo my rozmawialiśmy na chwilę teraz stojąc w korku. Pan też był w Białymstoku, był znakomicie prowadzony taki klub. Klub, jak pan to nazwał? Grupa teatralna. Teatr amatorski. Teatr amatorski, prowadzony przez panią Antoninę Sokołowską. I ona wykształciła wielu aktorów, wysłała. Ona mówiła, ty idziesz do lalek, ty idziesz tu, ty idziesz tam. A w ogóle oficjalnie ona nie przygotowywała, tylko robiliśmy teatr. Robiliśmy rzeczywiście fajne bardzo przedstawienia. I ona mi mówiła, że szła do Warszawy, a ja po prostu nie miałam śmiałości. I te lalki jakieś takie się wydawały też i naturalniejsze, bliższe, takie bezpieczniejsze. I zdawałam egzamin na lalki w Białymstoku. Nauczyłam się tam tekstu jednego, drugiego. Przygotowałam się. I ówczesny rektor tej szkoły siedział w komisji egzaminacyjnej. A potem mnie wziął na stronę i powiedział... Panno Herman, po pierwsze jest pani za wysoka, będzie się pani bardzo męczyć za parawanem. Teraz wiem już, że kłamał. 1,70 m to rzeczywiście dosyć dużo jak na aktorkę, ale zdarzają się tam aktorki też jeszcze wyższe. Ja myślę, że szkoda pani za parawan. Szkoła białostocka jest filią warszawskiej i on mnie właściwie wsadził w pociąg, odwiózł na egzaminy do Warszawy i tam jakoś do tej Warszawy powiedział, idź, co oczywiście dało mi skrzydeł. Upewniło mnie, że może warto, skoro rektor lalek białostockich, znakomity wykładowca, powiedział spróbuj, spróbuj, no to spróbowałam i dostałam się za pierwszym razem. Gdybym się nie dostała, pewnie bym wróciła na te lalki i byłabym teraz aktorką lalkową. Zresztą takie ciągoty różne... Pracowałam teraz, robiłam taką sztukę, na którą państwa serdecznie bardzo zapraszam. Właśnie. Gramy w teatrze Imka sztukę Czworo do poprawki o miłości, dowcipną, śmieszną. Ja gram tam parę z Piotrem Machalicą, jesteśmy para starych, jest jeszcze oprócz nas para młodych. A na końcu są znakomite takie nagrane materiały z osobami jeszcze starszymi od nas, które opowiadają o tym, że wytrwali w miłości
No, wiele, wiele lat, tam jedna pani mówi, że nawet 73, więc jest to piękne, wzruszające przedstawienie, ale mam tam taką scenę, mówię o tym dlatego, bo wyszłam od tych lalek, mam tam taką scenę, są dwa łóżka na scenie i w pewnym momencie ja się pod to łóżko chowam, nie opowiem państwu wszystkiego, bo liczę na to, że przyjdziecie na tą sztukę, i nie widać mnie przez dłuższy czas, tylko krzyczę spod tego łóżka. No ale żeby nie było jakoś nudno, to nie będę teraz państwu pokazywać, ale muszę wszystko zagrać nogami, które mi spod łóżka wystają i one są trochę jak właśnie kukiełki. A ponieważ reżyserowała nas dziewczyna Agnieszka Baranowska, która skończyła reżyserię w Warszawie, kończy w tej chwili, a wcześniej była na wydziale na lekarskim, to mówi, no słuchaj Kaśka, w ogóle nie mogę oderwać wzroku, ten teatr lalkowy, jaki ty tutaj robisz z tymi nogami, znakomity, że to się przydaje, widzi pan. To się wszystko jedno z drugim wiąże. A skoro dotknęliśmy za sprawą tej sztuki, tematu miłości, to jak pani w tym wielkim mieście odkryła swoją szczęśliwą miłość? I pytanie jeszcze jedno z miłością związane. Czy w tej branży trwałe związki, taka miłość, przepraszam za określenie, czysto tak użytkowo go użyję, taka miłość tradycyjna, że jesteśmy małżeństwem, że się znosimy, a mimo tego, że mamy no, bardzo ciężki zawód, w którym pracuje się na emocjach. Każdy zawód jest ciężki. Moja najmłodsza siostra jest lekarką i ma dyżury w szpitalu. I bywam u niej często, czasami wyprowadzam jej psa, bo ona jest właśnie na dyżurze od godziny 8 rano do 8 rano następnego dnia, potem wraca i idzie gdzieś na następny ten. Nie wyobrażam sobie w ogóle zorganizowania życia, jak się pracuje właśnie tak jak ona. Ja jednak w moim zawodzie to nie jest jeszcze tak najgorzej, bo my rzeczywiście mamy... Zmówmy się, ta praca taka nasza to jest trochę jak takie, już leżę pod łóżkiem i nogami macham, robię kukiełki z nóg, to nie jest poważna robota. Ona może zaszyć nożyczki w brzuchu i zrobić coś innego niepoważnego, ona leczy ludzi. Więc zawód tutaj, uważam, nie ma nic do tego. Ma coś innego, bo ja widzę po rodzicach dzieci w mojej szkole i słyszy się o tym przecież w telewizji, słyszy się w radio, że ludzie się rozwodzą dużo łatwiej. I o tym też mówi jeden z panów na tych materiałach na końcu sztuki Czworo do poprawki. Pięknie to mówi, bo ma taki jeszcze lekko wschodni akcent, trzyma, on siedzi z żoną, oni są naprawdę już mocno starszym państwem, trzyma zdjęcie ze ślubu, piękna para, piękna młoda dziewczyna z pięknym młodym chłopakiem, elegancko jeszcze ubrani, tak jak się kiedyś właśnie elegancko nosiło, to jest zupełnie nie do podrobienia i nie do uzyskania dzisiaj, to widać po tych kostiumach, w których my czasami gramy. Takie jakieś filmy, czy wojenne, czy powojenne. To są inne jakości sukienki, materiału, wszystko. Natomiast jest ta piękna para na zdjęciu i on mówi, no i powiedziałem, przysięgałem ci wtedy, o raz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. I tak się teraz też mówi, młodzi tak mówią, ale jakoś potem o tym zapominają. No bo tak jest, że żyjemy wszyscy dużo szybciej, ciągle gdzieś pędzimy, mamy wszyscy telefony komórkowe, mamy dużo więcej bodźców, spotkań z innymi ludźmi, dużo więcej też pokus i myślę, że to jest w każdym zawodzie. To się raczej bierze z tego, że to też jakiś taki materiał kiedyś krążył w internecie, że jakiś pan mówił, rozmawiał z kimś, przeprowadzono z nim wywiad i mówił, ja jestem z tego pokolenia, że rzeczy, które się zepsuło, się reperowało, a nie wyrzucało. A teraz się wyrzuca. Jeżeli ktoś chce reperować i chce o to dbać, to mu się czasami udaje, a czasami się też nie udaje, bo to bardzo różnie, ludzie się czasami źle dobierają. Danusia Szafrarska, z którą grałam w Tarcze Rozmaitości, która znakomicie, w znakomitej formie grała jeszcze w wieku 100 lat, miała chyba 99 lat, jak polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Graliśmy tam 10 przedstawień, dzień po dniu, to trudne, męczące, dosyć takie kondycyjne, dlatego muszę biegać po schodach szybko, umieć. I Danusia tam też sobie znakomicie radziła. I potem już wszyscy tacy troszeczkę wymordowani, że w samolot i do Warszawy, a Danusia Szafrarska wsiadła jeszcze w samolot i poleciała do Bostonu, do swojej koleżanki z Powstania Warszawskiego. Takie miała zdrowie. I Danusia Szafrarska mówiła trochę coś takiego, ona była bardzo dowcipna, to państwo wiecie. Ona mówiła, no pierwszego męża miałam architekta, a drugiego z nudów. Mówiła mężów, aktorka powinna mieć przynajmniej trzech. To dobrze wygląda w biografii. No więc ja się chyba z trzema już nie wyrobię, niestety. No, nigdy nie mów, nigdy. Też w jednym wywiadu pani
W jednym z obiadów, pani Kasiu, czytałem o tym, jak opowiadała pani o marzeniach. Czy malowane, czy nie? Tu nie, więc dobrze. W jednym z wywiadów pani opowiadała o marzeniach, a jednocześnie o czasie, który płynie. I czy są takie marzenia, które pani sobie skreśliła ze swojej listy, bo są nie do zrealizowania? Albo na przykład przesunęła pani sobie to marzenie, jednak do zrealizowania, że ciągle dam radę. Te zawodowe marzenia? Myślę o zawodowych. Myślę, że ta 9-letnia Kasia, która przyjechała wtedy jako baletnica i której później poukładało się, że chciałaby być aktorką. Tak. A na przykład Oscar, tak? Oscar. Czy nagrody dla pani ma jeszcze znaczenie jakieś? Panie Radku, no nagrody są miłe, bo nas jakoś utwierdzają w tym, że może jednak droga, którą wybraliśmy, nie była taka błędna, że może jesteśmy na swoim miejscu. To plus właśnie spotkania z publicznością, satysfakcja, oklaski, to, że do nas dociera czasami, jeżeli się publiczność, ludzie odważą i podejdą i zaczepią, powiedzą coś tam ulicy i mówią, że na przykład to jest ważne, albo to mnie rozśmieszyło, albo to mnie wzruszyło. To podobnie jak nagrody utwierdza nas, że może to nie był taki tylko kaprys, ani durny młodzieńczy, jakiś taki próżny wybór, tylko że może ta robota ma jakiś sens. Więc nagrody tak. Nagrody może jeszcze przede mną. Zdarzają się Oscary nawet w późnym wieku, chociaż Polkom się do tej pory nie zdarzyły Oscary, więc stoję twardo na ziemi i nie wiem, co by się musiało zdarzyć. Joasia Kulik się prawie o to otarła, ale z drugiej strony jest przekleństwo, jeżeli aktorka dostaje Oscara, to podobno wali jej się życie prywatne, więc sama nie wiem, co lepsze. Ja dosyć szybko w tym zawodzie zrozumiałam, że nie bardzo mam wpływ. Naprawdę nie mogę sobie zaplanować drogi i wymyśleć, to bym chciała zagrać, a teraz bym chciała zrobić film, a teraz bym chciała zrobić poważną sztukę, a teraz zagram w komedii wiosną. To nie jest tak. My jesteśmy rzeczywiście ludźmi do wynajęcia. Do nas się dzwoni i mówi, pani Kasiu, może to. Ja mogę tylko mądrzej albo mniej mądrze po przeczytaniu scenariusza, zastanowieniu się, z kim będę pracowała, wybrać. I ja przeważnie mówię tak, bo wydaje